Donald Tusk może tu pokazać na tle jakby rządów PiS-u, że on też coś może zrobić. Może jakby jednym strzałem anihilować zarzut tego, że jest za mało asertywny w stosunku do zachodnioeuropejskich partnerów, prawda? Dokładnie. I to wytrąca PiS-owi tą, prawda, argumentację, że on klęczał przed Brukselą i Berlinem, tak, skoro zaczyna robić rzeczy, które to nie w interesie Brukseli. Zresztą może do niektórych dotrze, że Berlin to jednak nie Bruksela i że to są dwie różne stolice i że w Brukseli się ścierają różne interesy, bo to propaganda PiS-u mówiła, że właśnie Bruksela zawsze robi to, co Berlin chce. No nie zawsze tak wiemy, że było i jest. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego, znany politolog. Panie profesorze, zapytam pana właśnie jako politologa, obserwatora naszej sceny politycznej. Jak pan śledzi działalność tej komisji wizowej, która zaczęła jako ostatnia, ale też tych dwóch poprzednich, na ile pan ocenia konsekwencje dla stanu nastrojów społecznych działalności tych komisji? Czy one raczej spowszednieją i za parę tygodni już mało kogo będzie obchodziła ich działalność i nie będzie to miało wpływu na notowania Prawa i Sprawiedliwości, czy też przeciwnie, będziemy mieli do czynienia z takimi kolejnymi ranami, które te komisje będą PiS-owi zadawały i PiS będzie coraz bardziej krwawił? Myślę, że w wymiarze makrospołecznym komisje śledcze dawno wyczerpały swoją moc. Nie znaczy, że to jest dobrze, no, bo w istocie często pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje i przecieki, które no, dobrze, żeby cieszyły się zainteresowaniem opinii publicznej. Afera Rywina była dawno, dawno temu i nic z tych rekordów już nie pobije. Skądinąd na tle późniejszych wydarzeń ona jawi się dzisiaj jako afera przez raczej małe A. Natomiast w chwili obecnej śmiem twierdzić, że w skali makrospołecznej to już nie ma żadnego znaczenia. Co ważnego się stało 15 października, to już nie zostanie w żaden sposób cofnięte, ani nie nastąpi tego eskalacji. Mieliśmy bardzo wysoką frekwencję wyborczą. Trudno sobie w ogóle wyobrazić wyższą w realiach demokratycznego państwa w naszej części świata. Natomiast znaczenie tych komisji ewentualnie może dotyczyć wnętrza elit politycznych. No, to oczywiście ich waga jest bardzo, bardzo różna. Śmiem twierdzić, że sprawa Pegasusa może być najważniejsza, jeśli oczywiście merytorycznie... Jeśli się okaże, że tak naprawdę nie tylko PiS, czy Kamiński i Wąsik podsłuchiwali polityków opozycji, ale też polityków samego PiS-u. To rozumiem, że o tym pan profesor mówi. Nie, w ogóle sytuacja, w której podsłuchiwano by polityków pod pretekstami o różnym ciężarze gatunkowym, da? No jest czymś, co powinno być bardzo dokładnie zweryfikowane na tyle, na ile jest to możliwe przy włączonych kamerach telewizyjnych i internetowych. Jesteśmy także jakby społeczeństwem gdzieś tam w dobie globalizacji, indywidualizacji i tak dalej i w naturalny sposób jesteśmy przewrażliwieni na kwestie inwigilacji, podsłuchów i tak dalej. Część wyborców może sobie imaginować, że to oni są w takiej sytuacji przez kogoś bezprawnie podsłuchiwani. Natomiast pozostałe komisje myślę, że będą miały bardziej sytuacyjny charakter, ta związana z wyborami kopertowymi. No myślę, że jest powołana po to, że ją było najłatwiej powołać, natomiast jakby ciężar gatunkowy tego jest najmniejszy. Tak, jest najmniejszy, czegoż by rządzący wówczas nie zrobili, to tak naprawdę byliby na pograniczu łamania prawa, bo żaden ustawodawca nie przewidział. I trudno no a ta właśnie, której materiał widzieliśmy teraz dotyczący afery wizowej, bo jakby nie ulega wątpliwości, że na małą skalę, choćby w przypadku tych słynnych wiz z Indii, rzekomych filmowców, najewidentniej doszło do korupcji. Ale pytanie jest o skalę tego. Czy pana zdaniem uda się tej komisji wyjaśnić, jaka była tego skala? No bo mieliśmy do czynienia w kampanii wyborczej ze zderzeniem dwóch liczb. PiS mówił, że to było 200 kilkadziesiąt wiz, które zostały źle wydane, a opozycja mówiła o setkach tysięcy. No to jest różnica i to się chyba da ustalić, czy to były setki tysięcy, czy to były setki. Politycznie ta sprawa oczywiście odegrała już swoją rolę gdzieś tam w kampanii wyborczej, nie wzmocniła wizerunku PiS-u jako partii sceptycznej wobec migracji na polski rynek pracy. Natomiast nie sądzę, żeby tak naprawdę ta komisja mogła przy najszczerszych chęciach jej uczestników bardzo dużo ustalić. Dlatego, że jesteśmy tutaj na pograniczu polityki wewnętrznej, gdzie na przestrzeń do odkrywania jest największa. Polityki zagranicznej, jaką prowadzi państwa, tu już trzeba być trochę bardziej
bardziej ostrożnym, no, bo inne podmioty jakby też obserwują, gdzieś tam są w tle. No i wreszcie służb strzegących bezpieczeństwa państwa, które no, siłą rzeczy muszą być gdzieś w okolicy, prawda, tego typu zagadnień, więc tu byłbym bardzo ostrożny co do możliwości eksplikacyjnych tej akurat komisji, tak jak niektóre inne afery z naszej przeszłości, gdzie wydawało się, że sprawa jest zupełnie ewidentna, dowody leżą na stole, a później okazywało się, że gdzieś tam w toku dochodzeń chyba zostały różne hamulce powciskane, dlatego że upublicznianie dalszych rezultatów tego mogłoby być niebezpieczne dla bezpieczeństwa państwa. No więc właśnie. Więc myślę, że tu będziemy gdzieś tam tak naprawdę na powierzchni zjawisk, a polityczna nośność już jakby jej apogeum mamy za sobą. Mhm. A chciałem w takim razie zapytać o problem, którego w istocie rzeczy dotyczy afera wizowa, a mianowicie problem znacznie poważniejszy, kwestii polityki migracyjnej. Czy pan profesor ma wrażenie, bo PiS prowadził oficjalnie politykę niewpuszczania, nikogo nie wpuszczamy, no właśnie dlatego ta afera wizowa była dla nich tak bolesnym ciosem. No ale jak z nowym rządem? Jak pan profesor patrzy na działania nowego rządu, czy pan ma wrażenie, że obecny rząd ma jakiś pomysł na politykę migracyjną, czy to raczej jest temat, o którym się na razie nie mówi, bo ma inne tematy na głowie, na czele z rolnym, o którym zaraz porozmawiamy i w związku z tym ten temat, który jest strategicznie ważny, jest gdzieś schowany, zamieciony pod dywan i czeka, aż kiedyś wypłynie, a może nie wypłynie. Znaczy, w oczywisty sposób Polska nie prowadziła polityki migracyjnej, a w każdym razie nie prowadziła spójnej. Raczej reaktywnie odnosiła się do tego, co się dzieje wokół niej, albo po wybuchu wojny. Ale to dlatego, że PiS budował na tym doktrynę, że my tu nikogo nie wpuszczamy. A obecny rząd ma inne poglądy oficjalnie w tej sprawie, więc teoretycznie mógłby taką politykę migracyjną zacząć tworzyć. Dwie główne formacje rządzącej koalicji, to znaczy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, są częścią Europejskiej Partii Ludowej, do której należą takie no, główne mainstreamowe partie prawicy w świecie zachodnim. I one wszystkie są gdzieś tam między motem a kowadłem. To znaczy z jednej strony pomiędzy oczekiwaniami wielkiego biznesu, a wiele z tych partii cieszyło się zaufaniem wielkiego biznesu, a niechęcią wyborców, własnych wyborców, także wyborców innych partii do polityki migracyjnej wyzbytej jakichkolwiek hamulców. Więc myślę, że partia Donalda Tuska i partia Władysława Kosiniaka-Kamysza będą w tej przestrzeni funkcjonować, to znaczy będą mówić migracja tak, wypaczenia nie, w tym sensie, że będą dopuszczały migrację. No choćby świadomość polskiego społeczeństwa troszkę się w tej materii zmieniała, choćby ze względu na osoby przybywające z Ukrainy, także ze względu na to, że już widzimy zapaść demograficzną. Bardzo łatwo w Warszawie można znaleźć sklepy z ogłoszeniami o zatrudnieniu, prawda? Szkoda, że tak nie było w latach 90. na przykład. I jak sądzę, otrzymamy jakieś tam zręby polityki migracyjnej w ciągu kilkunastu miesięcy ze strony rządzących, bo to jest rzeczywiście jakoś politycznie nośna kwestia. Czyli koalicja się wokół tej sprawy nie rozpadnie. Akurat tu pan profesor prognozuje, że raczej tu nie będzie sporu wewnątrz koalicji. Nie będzie także dlatego, że mimo wszystko poza kontekstem ukraińskim ta migracja no, nie ma charakteru masowego. Jeśli ona dalej będzie trwała, a będzie spoza Europy, co do tego nie mam wątpliwości, że demografia będzie tutaj bezwzględna i u nas, i tam. Mhm. A wystarczy sobie spojrzeć na tempo rozwoju demograficznego Czarnej Afryki, czy spojrzeć na fenomen Bangladeszu, prawda? A u nas zapaść demograficzna. Natomiast to będzie wąskim strumyczkiem, który nie będzie dotyczył jakby większości kraju, wielu branż i tak dalej. I w ogóle dobrze byłoby, żeby taka debata rozlała się szerzej w naszym kraju, bo my tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy, bez względu na to, czy jesteśmy w tej części społeczeństwa, która jest bardzo ostrożna wobec migracji, czy w tej, która głównie jeśli chodzi o wielkomiejską klasę średnią, bardziej afirmatywnie podchodzi do napływu ludności. Czy chcemy na przykład integracji, to znaczy sytuacji, w której
środowiska migranckie zachowują elementy swojej tożsamości, pewnej specyfiki odrębności. Chcemy asymilacji, prawda? To znaczy, zależy nam na tym, żeby jak najgłębiej weszły, prawda, w krąg głównego nurtu kultury w danym kraju. No a może to właśnie jest kwestia tego, skąd byliby ci migranci? No bo wiadomo, że łatwiej jest się spolonizować Ukraińcowi, jeśli on tego chce, niż przybyszowi z przykładowego Bangladeszu. No myślę, że to nie do końca jest takie proste, bo wygląda na to, że najlepiej to zawsze w Polsce asymilowali się ci, którzy teoretycznie byli najdalej, Wietnamczycy, prawda? W Polsce trochę jest, z tym nie mamy żadnych problemów. Tak. Grecy po II wojnie światowej, prawda? Na Dolnym Śląsku, Zgorzelec. Co nie zmienia faktu, tak, że jednak Wietnamczycy nie próbują udawać rodowitych Polaków, a niektórzy Ukraińcy pewnie już będą próbowali, mam wrażenie. Nie, no zresztą też myślę, że bagatelizujemy kwestię zróżnicowania wewnętrznego Ukraińców, znaczy przyjmujemy jakby tamtejszą politykę historyczną i propagandę za pewnik. Tak. Czasem no, nie chcę wyciągać średniej statystycznej z własnych obserwacji, ale choćby geografia wojny, prawda? Tak. I pokazuje, że olbrzymia część, może większość owych obywateli Ukrainy to są obywatele rosyjskojęzyczni, prawda? Którzy no, przybywają z terenów lepiej zurbanizowanych. Prawda? Mam wrażenie, mają więcej atutów, jeśli chodzi o łatwiejsze wejście w obieg życia gospodarczego w Polsce i tak dalej. A my zdajemy się jakby patrzeć na to w taki sposób bardzo, bardzo homogeniczny. To prawda. A problemy ich, czy to integracji, czy asymilacji, jakiejkolwiek formy zakotwiczenia, to są bardzo skomplikowane problemy i warto wejrzeć w to, z kim mamy do czynienia, a nie tylko z jakim państwem mamy do czynienia. Tak, byłoby zdecydowanie lepiej, gdybyśmy właśnie mniej się zajmowali szczegółami afery wizowej, a bardziej właśnie polityką migracyjną. No, miejmy nadzieję, że przynajmniej niektórzy politycy nas posłuchają. Panie profesorze, zmieniając nieco temat, ten tydzień też upłynął pod wpływem jednak protestów rolniczych, kolejna faza. Ten kryzys wydaje się daleki od rozwiązania. On ma oczywiście ścisły związek z wojną na wschodzie. Ale jak pan profesor patrzy na jego skutki polityczne dla obrazu rządu? Bo widać, że Prawo i Sprawiedliwość właściwie w tej sprawie jest zagubione. No, samo jest przytłoczone tymi swoimi błędami, no, które samo popełniło w tej sprawie. Natomiast czy pan profesor ma wrażenie, że koalicja rządowa sobie dobrze zarządza tym kryzysem? Bo Tusk robi wrażenie kogoś, kto gra na czas. No, spotkał się z rolnikami, powiedział, że on ich postulaty generalnie akceptuje, no, ale musimy wspólnie uderzać do Brukseli. No ale co będzie, jak on tam, bo teraz wielu wierzy, że on to załatwi w Brukseli. Jak załatwi, to będzie miał sukces, ale jak nie załatwi? W istocie Prawo i Sprawiedliwość jednej z przyczyn porażek powinno upatrywać w kwestii ukraińskiej. Polska była, nie, być może jedynym, nie, być może też państwa nadbałtyckie, w tych kategoriach można rozpatrywać, która nie prowadziła żadnej polityki wobec Ukrainy. No, popieramy, kropka. Bezkrytyczne tak, poparcie. Nic więcej nas, niczego nie wymaga. Mało kto pamięta, że kilka dni przed wybuchem wojny, podkreślam, kilka dni przed rosyjską agresją, Ukraina poszła do sądów z instytucjami europejskimi, de facto dotyczyło to Polski, w sprawie rynku transportowego. Wiedzą już, że za chwilę tak. Będzie w olbrzymim stopniu zależeć od postawy polskich władz. Więc mamy do czynienia z poważnym graczem. Tamtejsze rolnictwo to nie jest rolnictwo, które wyrastało tak jak polskie z indywidualnych gospodarstw rolnych, prawda? Tylko z systemu sowkozów i kolchozów. Wieloobszarowe, dysponujące olbrzymimi możliwościami kapitałowymi, będące w rękach tamtejszych oligarchów, a także w rękach wielkich zachodnich koncernów. Wiele z tych firm jest porejestrowanych na przykład na Cyprze. To jest potężne lobby, prawda? Więc tutaj to nie znaczy tak, że rząd PiS-u mógł zrobić wszystko, że teraz rząd Donalda Tuska od tak po prostu rozwiąże ten problem. Natomiast dobrze, żeby sobie uświadomić to, że istnieje strukturalna różnica interesów i trzeba zacząć po prostu prowadzić jakąkolwiek politykę. W tym sensie słowa, które wczoraj padły od Donalda Tuska, miały pewien walor przełomowości. Znaczy ktoś przyznał, że istnieje problem, że problem ma charakter strukturalny, że on wcale się nie ogranicza do Zielonego Ładu, ale dotyczy też relacji z Ukrainą. Póki co Donald Tusk, jakby nie stygmatyzując swoich przeciwników, pragmatycznie gra na czas, no bo niby cóż innego może w tej sytuacji czynić. Natomiast sprawa jest bardzo istotna. Po pierwsze dlatego, że to dotyczy twardych interesów ekonomicznych dość licznych grup społecznych. Jak spojrzymy na te protesty rolników, to nie jest łatwo zorganizować protest rolniczy, prawda? No bo to jest siłą rzeczy grupa społeczna rozproszona przestrzennie.
A mimo to te protesty trwają, są dosyć dobrze zorganizowane i trudno odmówić organizatorom i uczestnikom determinacji, a skoro tak, to również i społecznego poparcia. Sondaże zresztą są absolutnie zero-jedynkowe w tej materii, stawiają niejako rząd, a już szczególnie ludowców w obrębie tego rządu pod ścianą. No i mówiąc w skrócie, wywalczenie czegokolwiek, nawet doraźnie, nawet w przestrzeni kilku miesięcy przez Donalda Tuska będzie miało bardzo duże polityczne znaczenie. W wyborach samorządowych ludowcy mogą stanąć przed szansą odzyskania części swojego imperium. Prawda? No, sytuacja, w której na przykład w sejmikach świętokrzyskim czy lubelskim nie sprawowali władzy, no to taki troszeczkę tam, prawda? Ewenement jak na trzecią Rzeczpospolitą. Tak, tak, tak. Utrata, tak. Zwłaszcza lubelskiego. Tak, i też świętokrzyskiego, zresztą południowa część, prawda, świętokrzyskiego zawsze była takim wielkim bastionem ludowców. Także z tej perspektywy to jest dla rządzącej koalicji bardzo dużo. Wreszcie także sprawczość. Czy Donald Tusk może tu pokazać na tle jakby rządów PiS-u, że on też coś może zrobić. Może jakby jednym strzałem anihilować zarzut tego, że jest za mało asertywny w stosunku do zachodnioeuropejskich partnerów, prawda? Dokładnie. I to wytrąca PiS-owi tą, prawda, argumentację, że on klęczał przed Brukselą i Berlinem, tak. Skoro zaczyna robić rzeczy, które co nie w interesie Brukseli. Zresztą może do niektórych dotrze, że Berlin to jednak nie Bruksela i że to są dwie różne stolice i że w Brukseli się ścierają różne interesy, bo to propaganda PiS-u mówiła, że właśnie Bruksela zawsze robi to, co Berlin chce. No nie zawsze tak wiemy, że było i jest. Tak, na dodatek zwróćmy uwagę, że problem ma charakter niemal paneuropejski. Protesty na tym tle trwały i w Rumunii, w Bułgarii, na Węgrzech, na Słowacji, u Czechów, w Holandii, we Francji. A mało też to pamiętać, że kilka lat temu było w ogóle referendum w sprawie integracji Ukrainy, które no, było jednoznacznie niekorzystne dla tego kraju, choć przy stosunkowo niskiej frekwencji, co nie wywołało w efekcie jakichś tam większych politycznych perturbacji w Europie, więc to może jakoś pomagać Donaldowi Tuskowi, który może przedstawiać argument tego, że lepiej rozładujmy to napięcie, aniżeli za chwilę wszyscy będziemy płacili za to bardzo wysoką polityczną cenę w eurowyborach choćby. Tak. Do wyborów to myślę, że jeszcze już dzisiaj chyba nie zdążymy przejść, ale wcześniej mamy inne wybory. Już pan profesor właściwie wywołał ten temat. Wybory samorządowe w kwietniu. Dwa miesiące właściwie już mniej niż dwa miesiące, to jest niewiele ponad miesiąc do wyborów, a ja mam wrażenie, że jakby tej kampanii samorządowej ciągle nie było. Jakaś wyjątkowo taka jest ta kampania mało aktywna. Pan też ma takie wrażenie? Przesilenie wiosenne w lutym, a mówiąc poważnie, no, żyliśmy w roku wyborów niezwykle istotnych, na dodatek był to rok poprzedzany przez lata wydarzeń nadzwyczajnych. COVID, kryzys na granicy z Białorusią, wojna na Ukrainie. To wszystko siłą rzeczy powodowało, że poczuliśmy się jakby częścią wielkiej historii. A cóż tam teraz problem kanalizacji w gminie, prawda? No tak. Na tle tej wielkiej historii. Tak. Tak. Tak jak po zdobyciu Bastylii zaczęto szykować listę tych, którzy ją zdobywali. Więc mogliśmy się tak zbiorowo poczuć. Wreszcie także partie polityczne no, są organizacjami jak wiele innych i nie jest łatwo przestawić tak szybko struktury. Oczywiście te kampanie jakby toczą, tylko one się toczą przede wszystkim wewnątrz poszczególnych ugrupowań politycznych, ustalanie list kandydatów, lokalnych sojuszy, braku sojuszy i tak dalej. To do opinii publicznej trafia głównie, jeśli chodzi o duże miasta, Warszawę, Kraków czy Gdańsk, trochę Poznań. Czy kwestie sojuszy wokół prezydenta Wrocławia. Natomiast to nie znaczy, że tej kampanii w ogóle nie ma, tylko my chyba po prostu nie jesteśmy zbytnio nią zainteresowani. Czy to wróży, że w tym razem frekwencja będzie, nie mówię o tej parlamentarnej, bo wiadomo, że będzie zawsze w samorządowych była niższa, ale że może być tym razem, no nie będzie tej tendencji wzrostowej, że będzie jednak frekwencja niższa niż 5,5 roku temu. No, myślę, że mamy koniec wystarczająco wysoki, żeby spadać z niego długo. No tak. Prawda? Na pewno frekwencja będzie niższa niż w wyborach parlamentarnych ostatnio. Myślę, że ona będzie asymetryczna w różnych grupach społecznych, w różnych regionach
kraju wszyscy w olbrzymim stopniu będziemy koncentrowali uwagę na wyborach do sejmików województw. Prawda? Chociaż to jest tak naprawdę 16 niezależnych elekcji, no ale wyniki są jednak zbierane. Tak, zbierane całość. I dają obraz całości. Tak, tak. I są takim swoistym sondażem, który jakoś tam określa polską politykę. Na przykład przednie wybory samorządowe oznaczały, że Platforma jest hegemonem wśród opozycji, a Lewica przetrwała. Zapytam pana profesora jeszcze o tę symboliczną walkę, która się zawsze rozgrywa w Warszawie, no jako stolicy. Nie kryję, że mnie zaskakuje, że Trzecia Droga wciąż się nie może zdecydować, czy wystawić kandydata na prezydenta, czy nie. No to dowodzi straszliwej słabości jednak tej formacji. Jeżeli oni w stolicy rezygnują i mówią, że jednak poprą Trzaskowskiego, tak by walkowerem oddawali. Wiadomo, że Trzaskowski jest faworytem, no ale jest pytanie, bo moim zdaniem to od tego może zależeć sukces Trzaskowskiego w pierwszej turze. To znaczy, jeśli Trzecia Droga zrezygnuje i go poprze, to prawdopodobnie Trzaskowski wygra w pierwszej turze, co będzie miało oczywiście istotne znaczenie na przykład dla aspiracji prezydenckiej Szymona Hołowni. I mnie to zdumiewa, jakby, że oni nie wiedzą, że to są naczynia połączone. Co pan profesor o tym sądzi? Trzecia Droga miała, jak nazwa wskazuje, trzy możliwości w Warszawie. Pierwszą, która początkowo jakby dostała się do mediów, to znaczy wystawić kogoś zupełnie nieznanego, przedstawiając się jako nowa siła i tak dalej, no ale to naturalnie groziło w sytuacji, w której w Warszawie wybory na prezydenta i wybory do Rady Miasta są jednak jakoś zdeterminowane polityką ogólnokrajową. Polityka lokalna zaczyna się na poziomie lat dzielnic tak naprawdę w Warszawie. No to oznaczałoby być może katastrofę wyborczą w Warszawie, która wizerunkowo mogłaby ciążyć tej formacji. Ona przecież nie składa się tylko z Polskiego Stronnictwa Ludowego, naturalnie związanego z mniejszymi miejscowościami. Druga możliwość to wystawić kogoś rozpoznawalnego, najlepiej z pogranicza polityki i świata kultury na przykład. Pokazując swoją siłę, być może grożąc zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze, z jakichś powodów na to się nie zdecydowano. No, wybrano trzecią możliwość, która zapewne nie będzie sprzyjała wynikowi kandydatów Trzeciej Drogi w wyborach do Rady Warszawy, ale która zapewne będzie się wiązała z partycypacją na jakimś tam poziomie w sprawowaniu władzy na poziomie miasta stołecznego, prawda? Czy pan profesor uważa, że już właśnie poparcie dla Trzaskowskiego ze strony Trzeciej Drogi w Warszawie jest przesądzone, tak? To znaczy, że bo właściwie ja nie mam wrażenia, bo Hołownia miał taką wypowiedź, której ja nie rozumiem. On mówił, że to jest możliwe, ale jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła. Tak jakby się tam jeszcze targował w tej sprawie. Ale rzeczywiście, no, ku temu to zmierza, no bo jeżeli na tak krótki czas, okres, to wystawianie kogokolwiek tak naprawdę już w ostatnich tygodniach jest bez sensu. Więc zapewne to się tak właśnie skończy. No dziwne zachowanie tej partii, moim zdaniem, no nie wrumuje od razu Polsce 2050, jak o tym miejskim części Trzeciej Drogi. Mam wrażenie, że to jest jakby działanie, no, które może doprowadzić do tego, że ta formacja zacznie podzielać los choćby nowoczesnej Ryszarda Petru, czyli zacznie się wasalizować. Jeśli jeszcze Hołownia no, nie zaistnieje w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, to los Polski 2050 będzie przesądzony. Ona po prostu zginie w objęciach Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że do tego droga jest mimo wszystko daleka, natomiast coś tam w istocie w zapleczu musi się dziać. Także sondaże no, jakby pokazują koniec wzrostu, koniec tej naturalnej premii, gdy Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. No, te wypowiedzi w sprawie polityki zagranicznej czołowych polityków Polski 2050 no, trudno byłoby uznać za szczególnie odpowiedzialne. Chyba kontrastujące trochę z takim duchem umiaru i rozwagi, który towarzyszył tej formacji, z całą pewnością jej sprzyjał, tak jak ludowcom zresztą w wielu wcześniejszych kampaniach, a w tym przypadku Trzecia Droga też mogła być trochę tegoż beneficjentem. Być może jest tym inny czynnik, którego nie doceniamy. To znaczy postrzegamy także Platformę Obywatelską jako byt idealnie zhomogenizowany z silnym przywództwem Donalda Tuska. Tymczasem zawsze była to partia jakoś tam wewnętrznie złożona, zróżnicowana i programowo, ale także frakcyjnie, choć wedle innych osi niż dzisiaj się to dzieje. Być może to postawienie na kartę Rafała Trzaskowskiego przez Trzecią Drogę jest jakąś formą zwrócenia uwagi na rosnącą potęgę Donalda Tuska.
I postawienie. Aha, że to jest na kogoś... w ten sposób. Rozumiem. Tak, wzmocnienie Rafała Trzaskowskiego siłą rzeczy też jakby wewnątrz Słabia Platformy. Tuska z kolei. Tak, tak, może nieco wzmocnić równowagę wewnątrz Platformy Obywatelskiej, a warto zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach, tak zresztą skądinąd także za sprawą polityków trzeciej drogi, pojawiły się głosy, które przedstawiają wystawienie Rafała Trzaskowskiego przez Platformę w wyborach prezydenckich jako nieoczywiste. Że może się zdarzyć tak, że jednak murowany faworyt w ogóle się w tych wyborach nie pojawi, co zapewne możemy traktować już jako pierwiostki kampanii prezydenckiej. Tak, tak, to było rzeczywiście zdumiewające. Panie profesorze, już na koniec ostatnie pytanie. Chciałbym nawiązać do sytuacji międzynarodowej. Jak pan profesor, bo ja się tutaj w mojej części programu nad tym zastanawiałem, odbiera tą wypowiedź prezydenta Macrona, który ujawnił właśnie kulisy szczytu w Paryżu, te poufne rozmowy, w duchu takim, no, który na pierwszy rzut oka sprzeczny jest z tym, co on dotąd reprezentował, bo on nie był antyrosyjskim jastrzębiem raczej. I nagle on mówi, że no jeszcze nie ma na razie woli, żeby wysłać tam wojska państw zachodnich, ale nie jest to wykluczone w przyszłości. Po co on to zrobił? No 70% Francuzów, z tego co widziałem w sondażach, delikatnie rzecz ujmując, nie poparło tej wypowiedzi, a późniejsze komentarze, czy to ministrów, czy polityków związanych z obozem Macrona, no próbowały relatywizować tę wypowiedź. Myślę, że to wiąże się po pierwsze z kontekstem wewnątrzfrancuskim, to znaczy Francja zaczyna tracić swoje neokolonialne imperium w państwach takich jak Mali, Niger. A Rosjanie teraz tam w Czadzie wpływy rozwijają. No, czy powiedzmy, że Rosjanie wspierają miejscowe elity, natomiast Rosja jest za słaba ekonomicznie, żeby zaistnieć związek, tam znacząco. To nie jest Związek Radziecki, który miał taki udział w światowym PKB, jak mają w tej chwili Stany Zjednoczone, prawda? Rosja ma udział w wielkości Meksyku, prawda, w światowym PKB. To raczej, raczej byłoby przez Rosję stawianie na kartę, takie to jest z Erdoganem, samodzielności miejscowych elit, uwolnienia się jakby od dominacji, no nie tyle Stanów Zjednoczonych, w tym przypadku po prostu Francji, prawda? Gdzieś tam w tle być może Chiny się pojawią, kwestie surowców i tak dalej. Więc to być może, no jeszcze mało kto zauważył kilka tygodni temu, że doszły informacje, one w jakimś sensie zostały potwierdzone o śmierci na Ukrainie francuskich oficerów, prawda? Tam jeden syn generała zginął w rosyjskim ostrzale, ale dobrze pamiętam, w Charkowie, jest to też taka forma rewanżu. Natomiast oczywiście z polskiej perspektywy no to jest to coś zatrważającego, prawda? Ponieważ wprowadzenie wojsk państw NATO, bez względu na to, czy NATO by to legitymizowało, a trudno to sobie prawnie wyobrazić, czy też na zasadzie bilateralnych umów z Ukrainą, nawet jeśli tak jak to francuska dyplomacja po tej wypowiedzi czyni, że tu chodzi tylko o kwestie szkoleniowe. Tak, to samo Brytyjczycy, gdzie wiemy, że też są brytyjscy żołnierze i oficerowie. Tak, to z kolei Scholz wysypał Brytyjczyków. Tak, tak, no więc no jakby to powiedzieć, znaczy, że za chwilę możemy być na pograniczu użycia taktycznej broni jądrowej, no bo Rosja, bez względu na to, iloma sukcesami zasadnie czy fantasmagorycznie się chwali gdzieś tam, prawda, to są sukcesy na poziomie miast 20-30-tysięcznych, tak. Adiewka 70-tysięczna to była dawno temu. Rosja nie ma ani potencjału ekonomicznego, ani demograficznego do tego, żeby toczyć wojnę z NATO. No chyba, że użyje broni jądrowej. Może wyłącznie tylko, jakby tu się zgadzamy, tak. Broni jądrowej, to zapewne na dzień dobry taktycznej, nieprzypadkowo teraz kontynuując strategiczną będzie się chwalić, więc z polskiej perspektywy tego typu wypowiedzi niczemu dobremu nie służą, bo per saldo, czy to nam się podoba, czy nie, aby do niczego nie doszło, by ten scenariusz makronowski w ogóle się nie ziścił, prawda, to długoterminowo pokazuje to, że ta część Europy, w której leży nasze państwo i my żyjemy, jest po prostu niestabilna, niepewna i tak dalej. A to ma wpływ na światowe rynki finansowe, na kwestie demograficzne. Jesteśmy przecież najszybciej wymierającą częścią świata, czy to nam się podoba, czy nie. Od państw bałtyckich po Bułgarię nikt nam nie dorównuje, mówiąc ironicznie, w tej materii. Więc myślę, że tutaj jakby francuskie gry w olbrzymim stopniu związane z rynkiem wewnętrznym i z jakimiś tam porachunkami z Moskwą, prawda, no akurat przynoszą fatalne konsekwencje.
A dodajmy, że zaraz po tym też szef Pentagonu, prawda, też udzielił przed kongresem bardzo daleko idącej wypowiedzi, więc no nie są to, powiedziałbym, z perspektywy bezpieczeństwa Polski najlepsze chwile i oby one przeminęły jak najszybciej, aby nasi politycy zachowywali jak najdalej idącą wstrzemięźliwość i odcinali się od tego typu wojowniczych zapędów jak najprędzej, bo tak mówiąc szerzej, Polska swój limit udziału w wojnach światowych już wyczerpała. Tak, całkowicie się z tym zgadzam. Panie profesorze, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam na kolejny program Dudek o polityce już za tydzień. Dziękuję.